Był kiedyś taki odcinek podcastu Bez Dyskusji, który zaczynał się od tego, że ja patrzyłem w monitor na Skype'a i mówiłem, jaką mogę mieć pewność, panowie, że wy to wy. I ja mam takie wrażenie, że jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli tak zacząć całą serię odcinków przeróżnych, zarówno w podcaście Bez Dyskusji, jak i w podcaście Ad Astra, w którym się witamy my z Olą. Cześć, Ola. Cześć, Adam. Że można było powiedzieć, Ola, czy ty na pewno jesteś Olą? Czasami też mam wątpliwości. Dzisiaj nie za bardzo w sumie. Dzisiaj właśnie coś jest... Przypominasz Olę. Mówisz jej głosem, ale po pierwsze, oczy masz jakieś takie super czarne. Nie widzicie tego, drodzy słuchacze, ale Ola jakoś taka jakby... Właśnie jakby spała z pół dnia, taki dziwny klimat ma w sobie i tak... No właśnie ten sen może w ogóle, skoro dopiero co spałaś i teraz się budzisz, nie sprawiasz wrażenie takiej obcej, to coś może być na rzeczy. Jakiejś takiej nieobecnej być może troszkę, kto wie. Spokojniejszej i lepszej. Jesteśmy w latach 50. znowu. Tak. Wróciliśmy, cześć. Podcast Ad Astra robi to, co robić powinien. Czyli opowiadamy o kolejnym klasyku. I wydaje mi się, że będziemy opowiadać o nim już rzeczy, które padały w tym podcaście i będziemy je po prostu filtrować przez kolejny tytuł, bo ja rzucę taką tezę, że Inwazja porywaczy ciał, ta klasyczna z lat 50., to nie jest teza odważna, to nie jest teza też odkrywcza. To przede wszystkim film zimnowojenny, jakby to jest super najistotniejsze w tym filmie, jakby ten podprogowy przekaz dla Amerykanów, uważajcie na swoich najbliższych, bo tak naprawdę mogą już dawno nie być po naszej stronie. No to faktycznie jest jakby taka bardzo oczywista, bardzo się narzucająca teza i ja prawdę mówiąc myślałam, że my o tym będziemy właśnie mówić bardzo dużo, a potem się doszukałam informacji, co mówią o tym filmie jego twórcy oraz autor nowelki, na podstawie której to jest, bo to jest w ogóle na podstawie jakiegoś tam tekstu. I zarówno on, jak i oni kompletnie się od tego odcinają. Mówią, że jakby oni nigdy nie... Ich zamiarem nigdy nie było tutaj dawać żadnych treści politycznych, żadnego takiego podtekstu związanego z... No właśnie, z komunizmem czy z zimną wojną. Że całą taką bazą, na której jest zbudowany ten film, jest kwestia relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów i tego, w jaki sposób oni odnajdują miłość w sobie nawzajem po dwóch rozwodach, które tak naprawdę sprawiły, że no, stracili jakąś tam chęć do życia, czy wiele w innych ludzi. I byłam tym faktem super zdziwiona, bo jakby dla mnie to też było takie oczywiste, że o, na pewno tutaj chodzi o ten odczyt z zimną wojną, z komunizmem, nie? Prawie nigdy nie chodzi o to w filmach. To takie, czy twórcom King Konga naprawdę chodziło o ten odczyt taki komentujący jakby generalnie rasizm? Czy twórcom Wojny Światów koniecznie chodziło o wystraszenie przed Rosjanami? No to my z perspektywy historycznej, udający inteligentów, lubimy wkładać tak. Te wszystkie rzeczy i dokładać te konteksty, bo jesteśmy też polonistami i robimy to w pracy na co dzień, czyli komuś sugerujemy, że nasz odczyt, albo ten odczyt, który podsuwa nam w ogóle podręcznik, to jest ten mądrzejszy. Tak, ale jakby to mnie zaciekawiło właśnie, że ten odczyt, który... Bo to nie, my nie jesteśmy w tym odkrywczy, jakby wszyscy to widzą w tym filmie. I to mnie rozwaliło, żeby oni tak strasznie to negują. Bo prawda jest taka, jakby już to powiedziałeś, a też bym się chciała do tego odnieść, że jeżeli my jesteśmy w stanie to znaleźć w tym filmie, to w nim w jakiś sposób jest. I jeżeli całe pokolenia się na tym filmie wychowały i znajdowały właśnie ten odczyt zimnowojenny, no to on w filmie jest. Prawdopodobnie rzeczywiście jakoś tak zupełnie niezamierzenie wprowadzony, ale to, że twórcy powiedzą nie, jego tam zupełnie nie ma, no to nie znaczy, że go tam nie ma, nie? Śmierć autora itp.
Yeah! Wchodzimy w grube wątki, ale możemy też zrobić w takim razie kilka linii interpretacyjnych i to jest ta oczywista. Ta na samej górze jest właśnie tą oczywistą, czyli tak naprawdę to może być film o zimnej wojnie i to może być film pięknie wpisujący się w lata 50. oraz w strach Amerykanów przed tym gigantem, który no jakby powoli nas tutaj goni i powoli będzie nas też z nami się ścigał w kosmos, a jeszcze do tego kryzys jakby atomowy i tak dalej, i tak dalej. Tak pasuje to do tego filmu, ale możemy zejść do takiej bardzo dosłownej interpretacji, czy analizy już w tym przypadku i popatrzę na ten film jak na zwykłe science fiction i wtedy powiemy sobie, wow, Ola, jak zajebisty pomysł na prawie darmowe science fiction. Mm-hmm. Ja zawsze twierdzę, że jakby dobre science fiction nie musi być wielkiego budżetu. Jest taki zaczepisty odcinek Doktora Who. Jeden z najlepszych odcinków. Ja tylko czekam, aż Adam w końcu go zobaczy. Jest taki odcinek z aniołami. Zero budżetu praktycznie i niesamowity odcinek. Nie? I tutaj jest to samo. Przecież tutaj ten film kosztował 400 tysięcy dolarów i nakręcili go w 23 dni. Co? To też nie jest tak, że to jest jakieś wyjątkowe na tamte czasy. To w sensie tak. Zarówno ceny filmów wtedy są dużo mniejsze budżety, jak i czas produkcji też był krótszy. No jakby generalnie ten film miał kosztować 350 tysięcy, ale no, gdzieś tam musieli zrobić dokrętki. Ale trzeba było zrobić takie sztuczne rośliny, kokony, w których one super są. Być może spać. Te kokony są super. To są kukurydze z kosmosu, one wyglądają jak kukurydze. Ale jednocześnie mają w sobie jakiś płyn do mycia naczyń, bo one się tak śmiesznie pienią. To mnie zawsze tak straszliwie bawi z jakiegoś powodu. O, piękno. No więc mamy ten drugi odczyt, właśnie taki czysto science fictionowy. To, co Ola mówi, no pomysłowość jest zawsze ostateczną granicą pomiędzy nami a science fiction. Jeżeli macie dobry pomysł, to stworzycie science fiction w granicach własnego pokoju. I ono będzie legitne, i ono może być przerażające, może być zastanawiające i może budzić dyskusję i powodować odcinki podcastu Ad Astra. I takim filmem jest Inwazja Porywaczy Ciał, dlatego że koncept, że obcy przejmują nasze ciała i są już w nich i w środku waszego najbliższego, waszej najbliższej jest istota z kosmosu, która was będzie zachęcała do tego, żebyście poszli spać, bo w tym czasie oni wejdą w wasze ciało i jeszcze tam jest taki fajny ten taki wątek, że ci kosmici chcą stworzyć takie socjalistyczne społeczeństwo. Kurwa, dzieje się, że odkrywam nowe rzeczy, nie? Które nie są nowymi rzeczami, ale jakieś właśnie takie socjalistyczne społeczeństwo, gdzie wszyscy będą równi, wszyscy będą szczęśliwi, ale to szczęście jakby związane jest również z taką totalną suchością emocjonalną, nie? Z takim niczym. Zupa nic. Mhm, dokładnie. A ten konceptyzm tutaj jest... Jakby cały film tym stoi, nie? Atmosfera tego filmu jest taka... W pewnym momencie robi się taka dziwna. Jakby człowiek próbuje ogarnąć, co tutaj się dzieje. I to nie jest jedyny film, który będziemy omawiać, który tak robi, bo jakby mamy na liście chociażby Primer, film zrobiony za czapkę gruszek i... Właściwie to wygląda jak film studencki i jest super, też będziemy go omawiać kiedyś, ale no właśnie nie potrzeba dużo, tak? No co potrzebujesz? Budżet na te dziwne nasiona, ewentualnie budżet na to, żeby ucharakteryzować, nie wiem, czy to byli ludzie, czy to były manekiny po prostu, ci, którzy leżeli i którzy ewoluowali w tych ludzi. Nie mam pojęcia, ale nawet gdyby to był make-up i to tyle. Reszta to jest po prostu gra aktorska, pomysły, budowanie nastroju, bo cały film zaczyna się od takiej dziwnej epidemii, że do naszego głównego bohatera, który jest doktorem, przychodzą kolejni pacjenci, którzy mówią bardzo dziwne rzeczy. Mianowicie mówią, że ich bliscy to nie są ich bliscy. I są o tym absolutnie przekonani, mimo że dowodów na to nie ma absolutnie żadnych, ale oni to podskórnie czują i oni to wiedzą. I to jest tak fajne. No bo ty wiesz, jakby oglądamy filmy, tak? Więc wiemy, że coś z tym musi być. Coś tutaj się dzieje, ale jeszcze nie wiemy co. Mega fajna rzecz. No to zróbmy tutaj taką zabawę humanistyczną i właśnie spróbujmy nadać temu jakąś ciekawszą, nową treść takiej inwazji czy takiej epidemii. Ja widzę w tym potencjał na też komentarz taki głównie społeczny, kulturowy,
dotyczący drugiej połowy XX wieku i rosnącej takiej obcości ludzi, czy też wyobcowania tychże ludzi w stosunku do społeczeństwa. Ciekawy jest to taki koncept, że w miarę tego, jak świat się zmienia, i to oczywiście odchodzimy od wszelkich wartości, telewizja, internet nas wszystko zmasakrowało, twój bliski przestaje być twoim bliskim. To znaczy ma jego ciało, ma jego głos, ale nie widzisz tej osoby, już tej osoby, którą kochałaś, nie? Jakby w miarę upływu czasu coś się zmienia. To jest bardzo ciekawy wątek, który można by było tutaj podrzucić. Tylko, że on jest jakby szybko jakby tutaj wzbogacony o kukurydzę z kosmosu z płynem do naczyń i jakby to już jest takie dużo bardziej sci-fi, a mniej metaforyczne, bym powiedział. Ale ty jakby tutaj dobre tropy rzucasz. No. Ja mam taki dzisiaj dzień, wiesz, bo ja dzisiaj napisałem tekst, który mnie bardzo męczył. I on się tak, jak taki miałem taki, w brzuchu miałem taki kłębek i ten kłębek się rozprostował. Jest mi przyjemniej myśleć teraz. Ale to jakby to fajne tropy są, dlatego że rzeczywiście można by tutaj polecieć grubo i powiedzieć, że to wiesz, rosnący, pędzący kapitalizm, że konsumpcjonizm, tak, że skrajny indywidualizm, który zastąpił kolektywizm i pójść w takie właśnie dziwne rejony. I że tutaj mamy tą kukurydzę z kosmosu, która z kolei no właśnie próbuje ten kolektywizm nam przywrócić, ale za cenę jakichś indywidualnych doświadczeń. Bardzo fajna rzecz. To mi się kojarzy z Cosiem. Ale z tym Cosiem z noweli. Z Cosiem z noweli. A kolektywizm. Mnie się to kojarzy ze strachem przed globalizacją. Wszyscy będziemy tacy sami, a musimy sprzedać nasze pochodzenie, naszą tożsamość, żeby wejść do globalnej wioski, w której wszyscy jesteśmy tym samym, czyli konsumentami internetu i kultury internetu, posługującymi się językiem angielskim, jedynym dobrym językiem na świecie, nie? Wspólna mowa. Czyli to jest film, który właściwie dotyka bardzo uniwersalnych tematów. To znaczy można mu dużo dodać po prostu, bo to jest dobry film. A też podkreślmy, że to jest jeden z najlepszych filmów, jakie przerabialiśmy w naszym podcaście do tej pory, może mówimy o tych historycznych, dlatego że no właśnie jest idiot odporny, tak, jakby to jest pomysł warty naprawdę miliardów i pomysł wielokrotnie wykorzystywany jeszcze w filmach, przecież będziemy mieli nawet późniejszą wersję Inwazji Porywaczy Ciał i to jest film, jak wpisujecie w Google Inwazję Porywaczy Ciał, to widzicie tamten z lat 70., nie ten, o którym mówimy. I prawdopodobnie widzicie jeden bardzo konkretny kadr. Jeden bardzo konkretny kadr z bardzo kultowym aktorem właśnie przez ten kadr. Tak. To jest też bardzo dobry film. Strasznie creepy momentami. Ale są cztery ekranizacje Inwazji Porywaczy Ciał chyba. Na pewno jest jeszcze Inwazja... O Boże, z kim ona była? Chyba Nicole Kidman i... Boże, Bond. Daniel Craig, o. No, okay. Poprzedni Bond. A ta czwarta to nie wiem. No. Ale są cztery. To jest taka pierwsza, najbardziej klasyczna. Wejdźmy do tej noweli, bo mówiłaś też, że gdzieś widziałaś informację na temat autora noweli. On. Co on mówił? Co mówi prawdziwy autor? On mówi to właśnie, na czym się ten film podobno skoncentrował, czyli ta relacja między dwojgiem ludzi, tak? Bo tam jest taka historia, że ten nasz pan doktor i ta jego ukochana są po rozwodach. Ona jest rozwódką, on jest rozwodnikiem, ale to są ludzie, którzy byli dla siebie pierwszą miłością wiele lat wstecz i kiedy ona wraca do miasta po iluś tam latach, to oni znowu odkrywają to uczucie. Czyli ci ludzie, którzy są stworzeni przez kukurydzę z kosmosu, oni są ludźmi, którzy już stracili nadzieję. To jest taki, tacy ludzie, którzy już popadli w marazm, oni nie wierzą w miłość, oni nie umieją znaleźć w swoich bliskich takiego uczucia. Tymczasem właśnie nasz dr Bennell i Becky Driscoll znajdują to w sobie i dlatego do samego końca oni są w stanie unikać tych kukurydz. Nie mogę z tą kukurydzą z kosmosu. Aczkolwiek nowela... Ciekawe, jaki będzie tytuł tego odcinka, nie? Kukurydzę z kosmosu. No. No to już nie ma innego wyjścia. Natomiast nowela kończy się o wiele bardziej optymistycznie, bo oni obydwoje uciekają. Oni obydwoje... To jest bardzo tanie zakończenie, tak? Jest kompletnie happy ending. Oni uciekają z tego, co ja wiem?
I uwaga, kukurydza z kosmosu stwierdza, że no nie, no to co my się przeniesiemy na inną planetę i zostawiają Ziemię w spokoju. Tak, bo dziwnie. Nie udało mi się złapać dwojga zakochanych ludzi. Miłość. Siła miłości. Kosmitów. Siła miłości. A ludzie się sadzą do wojny światów, że tam jakby jakieś biologiczne wytłumaczenie. Tutaj miłość wystarczy, szanowni państwo. It's the power of love. Dosłownie tak. Aczkolwiek ja tej nowelki nie czytałam, więc to jest informacja z drugiej ręki, to też mogą nasi słuchacze wziąć pod uwagę. Ale jak ją dorwę, to chętnie zweryfikuję. Tutaj jakby film się kończy inaczej. I film się kończy inaczej, niż było w zamierzeniu twórców swoją drogą. Dlatego, że mamy tam ten motyw, że dr Bennell, jak już jest sam, bo Becky niestety stała się człowiekiem kukurydzą, a on znajduje się na autostradzie i próbuje zatrzymać samochody i krzyczy, że oni już tu są, oni już tu są i na tym się miał film skończyć. I to byłoby świetne zakończenie, no cudowne. I podobno publiczność Lepsze niż to, co dostaliśmy. O wiele lepsze, tak. I publiczność testowa dobrze na nie zareagowała. To jest najlepsze. Ale studio się uparło, że powinno być inne zakończenie, bardziej optymistyczne, takie, które daje nam nadzieję na to, że być może uda nam się ocalić ludzkość, no bo stwierdzili, że oni nie są na tyle odważni, żeby robić eksperyment, w którym film się kończy źle. Szkoda, bo no to osłabia moc tego zakończenia, ale z drugiej strony podobno też uczynili parę dobrych rzeczy do tego filmu, ponieważ studio parę poprawek wprowadziło, ten film miał o wiele więcej scen komediowych, takich, które miały właśnie ten suspense, tą ciężką atmosferę troszeczkę, brakuje mi słowa, rozjaśniać. Tak. I szczerze, dobrze, że je wycięto, bo no to... Tak. Jakby to było, bo to już mi się kojarzy z latami 30, 40. Mieliśmy tych filmów bardzo dużo w naszym podcaście, gdzie te wątki komediowe były totalnie od czapy. Mm-hmm. Więc mamy gorsze zakończenie, ale parę dobrych zmian, więc no na dwoje babka wróżyła, nie? Szkoda, że to zakończenie zmienili, no ale... No. Co ciekawe w ogóle, jak już dojdziemy do tego filmu z lat 70., to nasz dr Bennell w nim jest. On ma tam cameo. I też zatrzymuje samochód i krzyczy, że oni już tu są. Ten sam ziomuś. Za jakieś 4 lata podcastu Ad Astra będziemy mówić, a pamiętacie jak w 51 odcinku mówiliśmy, że będzie cameo? Tak. Jest. Jest, dokładnie. A tak, o, to dopiero cameo. I to jest bardzo dobry film na takie właśnie październikowe klimaty, nie? Takie Halloweenowe, trochę straszne. Nie jest to bardzo straszny film, ale pamiętasz, że nagrywamy my to w październiku, ale ludzie słuchają tego w listopadzie, tak? To w sumie nie, pamiętam, ale na listopad to też jest dobre. Wibbly wobbly timey wimey. Dokładnie. Nagrywamy wcześniej. Wibbly wobbly timey wimey. Ale na listopad to wciąż jest dobre. Ja wciąż twierdzę, że listopad jest mimo wszystko miesiącem takim horrorowym, więc ja nie widzę problemu. Tak, pomiędzy październikiem i listopadem to jest dwupak strażdziernikowy. To spokojnie można przez 2 miesiące łupać, a potem nagle grudzień i lecimy ze świątecznymi popkulturowymi rzeczami. Czas, żeby Arnold Schwarzenegger kupił tego robota, czas, żeby gremliny porozrabiały. No, ewentualnie a, możemy obejrzeć... Zeszkliła. No, ewentualnie możemy obejrzeć... jak to było? Mikołaj kontra Marsjanie. Beznadziejny film. Cudownie się go oglądało. My uwielbiamy takie 1 na 10. Uh-huh. Trzeba podrzucić ten pomysł do bez dyskusji. Jak będziemy mieli tam blok świąteczny z jakimiś rzeczami świątecznymi, to trzeba będzie podrzucić do urny z losami również Świętego Mikołaja kontra Marsjanów. Czy coś jeszcze tutaj by należało powiedzieć o inwazji porywaczy ciał? Ja mam suchara. No. Ale to suchara zostawię na później, bo powiedziałaś możemy się i to jest dużo na pewno mądrzejsze. Możemy się zastanowić, dlaczego ludzie przemieniają się podczas snu, bo o tym właściwie nie powiedzieliśmy, tego w ogóle wątku nie poruszyliśmy. To znaczy to jest, z kilku stron możemy podejść, tak? Po pierwsze jest to bardzo wygodne dla oczywiście tak, filmowców. No technicznie jasne, nie? Chociaż wymagałoby to, dzisiejszy film by nam pokazał gdzieś, że co się dzieje w nocy, tak? Że w nocy coś w nie wchodzi i byłaby to scena pewnie super obleśna. Totalnie obleśna. To na pewno byłoby obślizgłe, to by wchodziło przez usta. I no,
jakby każdy, kto widział chociażby, nie wiem, Nowego Obcego, to powinien się czuć jak w domu przy takiej scenie. No to można odsunąć. Proponuję zatem psychologiczne, jakieś psychoanalityczne odczytanie, które pewnie podsuniesz. No właśnie, ja się zastanawiałam nad tym, ale poza tym najbardziej oczywistym wnioskiem, że no podczas snu jesteśmy najbardziej bezbronni i narażeni, to na nic nie wpadłam. Ewentualnie można by polecieć Jungiem. To naprawdę działa, tak? Bo jeżeli każdy horror, który finalnie miał cię straszyć po prostu snem i zniechęcać cię do pójścia spać, jest to działało. To zawsze działa na jakieś młode, chłonne umysły, tak? Że to się stanie tak, że nawet nie będziesz wiedziała. Ale z drugiej strony jest to marzenie, nie? Bo to też jest taka śmierć w śnie, śmierć, tak, o której nie wiesz, śmierć, która nie boli, być może. No, z drugiej strony można by polecić trochę Jungiem, że, ale to już jest naciągane, że podczas snu gdzieś tam właśnie wchodzimy do tej kolektywnej zbiorowości i wtedy najłatwiej jest podłączyć tych ludzi kukurydzy do sieci, ale to już jest strasznie naciągane. Miało coś być, wymyśliłam. No to nie mamy już nic więcej, to mamy suchara jeszcze. Zapomniałaś o jednym bardzo dobrym filmie na podstawie Inwazji Porywaczy Ciał z przyszłości. Dzieci chyba kukurydzy? Najstraszniejszą wersją w ogóle. Tak, to był ten suchar. Zabrałaś mi go. Przepraszam. Myślałam, że to coś innego. Mogłam się nie odzywać. Myślałem, że to będzie ambitniejsze. Nie. Nie ma ambitnych żartów w naszym programie. Czasami są. Czasami są. Ale... jako, że dzisiaj mamy kukurydziane klimaty, to posługujemy się syropem kukurydzianym, czyli tanim zamiennikiem, nie? Tak, cornflakes dzisiaj. Tak. Dzisiaj na śniadanie spotka Smadasta cornflakesy po prostu maksymalnie z mlekiem, nie? Ja lubiłem na sucho. Nie wiem, czy miałaś tak samo. No? Mała, ja jadłem na sucho. Totalnie uwielbiałem chrupać na sucho cornflakesy. Ja też sypałam sobie do miseczki i tak sobie po prostu jadłam jak chipsy, nie? Nie, to ja łyżką. Bo musiałem mieć takie troszeczkę papki tej kukurydzianej w buzi, żeby tak czuć, że ją kompleksy. No nie wiem. Okej, to nie wiem. Ja tak prymitywniej, wiesz, rękoma. Musimy tak po japońsku pałeczkami kompleksy zjeść. To by było ciekawe. Nauczyłem się jeść pałeczkami, będąc w Japonii, więc jestem, wiesz, szefem. Miałam pytać właśnie, jak tam jedzenie pałeczkami. A dzwoniłam. Udało się, jest spoko, jestem szefem. A być może ten, który poleciał do Japonii, to tam został, a zastąpił go kukurydziany człowiek. No to by dużo tłumaczyło. O, tak zwany cornman. Pół człowiek, pół kukurydza. Ale spokojnie, możemy to szybko można załatwić, bo jak włożysz mnie do mikrofali i ją włączysz, to normalnie by mi wybuchła głowa, a jeżeli zaczniesz po prostu robić popcorn, to wiesz, że... Czyli przejdziemy od tych obcych z Inwazji Porywaczy Ciał do tych obcych, którzy byli wrześni numer 5. Zapraszamy do odcinka, fajny odcinek. Dowiecie się, o co chodzi. Jest grubo. I to jest w ogóle najlepsze, bo w tamtym odcinku to my wiążemy podcast Ad Astra z podcastem, który wydawałoby się w internecie, że już nie żyje. A jak tam teraz zerkniecie, to możecie być troszeczkę zaskoczeni. Dobra, wydaje mi się, że mamy to. Mamy. Zatem przez kukurydziane trudy. Wiedziałam, że to powiesz. Czemu najłatwiejsze? Do płynonaczyniowych gwiazd? Miałam nadzieję, że to zrobisz. Udało się. Nie, jednak nie jesteś kosmitką, jednak jesteś Olą. Jest okej. Jest to zbyt przewidywalne. Pa, drodzy słuchacze. Pa.